No kwiatra, panego znowu mi się wyświetliło. Wyświetliło ci się, że powietrze spadło z opon? Nie, pokażę ci sobie. Zobaczcie drugie sobie, no pokazuje mi właśnie coś nie tak. Nie, it's looking great. Wiesz, laczkiem kopniesz. It's amazing, it's okay. Ale mamy furę, słuchajcie. Jesteśmy już w domu, wróciliśmy z Lidla. Zakupy zrobione, realnie nam chodzi. Kolejne zakupki. Szybko, słuchajcie, wszystko nie mogliśmy znaleźć śmietany, ale znalazłam Natalie Gera para cocinar. No i słuchajcie, tak, piwka, owoce, w ogóle jakieś takie miliony. Czyli Darek będzie robił makaron. Skupnęłam tego. Owoce, makaroni na później. No i grzybki, różne rodzaje. Tego nam w Polsce brakuje, nie ma takich grzybów u nas. To się są pojedynczo do kupienia. I Darek był takie magdalenki, to się nazywa magdalenki jak u babci. Także wszystko teraz pakuję do lodówki. Chusteczki wzięłam. Ale te żelki, uwielbiamy te żelki. Nagrywać. Gar kuchnia. Wygląda delicious. Cheers. Pachnie delicious. No wygląda jak delicious, proszę. Cheers. Thank you. No, niestety trufli, ale dożyjemy. Mamo, jedz takie grzyby. Ja mam z grzybami. Chcesz trochę jeszcze? Dam je. Może odrobinę mielonego pieprzu? Słuchajcie, leniwe popołudnie, zjedliśmy obiad. A my teraz idziemy, słuchajcie, przejść w końcu z chłodni. Wszyscy się troszkę dzisiaj spiekliśmy. Jakoś tak mi głowa bolała od tego słońca. Lala, w drugą stronę, myszko, bo idziemy na plażę. Tak? Okej? Okay? Super, my. Sorry, no. Don't be sorry. Wait. Wait for grandma. Okej? Okay? Wait for grandma. No. No, ci powie. Słuchajcie, właśnie przed chwilą dostałam od Betty nagranie z Warszawy, bo przyszła do nas wyjątkowa paczka. Od Putki. Okazało się, że oglądają nasze vlogi, a wiecie, że pokazywaliśmy kilka razy właśnie ich focaccie i nie tylko. Także zobaczcie sobie teraz ten klip, co do nas przyszło do biura. A teraz szybkie połączenie do Warszawy. A w Warszawie czeka taka wspaniała paczka od Putki. Putka ogląda vlogi Hej Łobuzów i zauważyli, że Karolina z Darkiem bardzo lubią focaccie. I tutaj napisali taki piękny list, ale poza listem mamy tutaj też paczkę pełną dobroci. Różnych gadżetów, chlebków, smakowitości, no i najważniejszej rzeczy, czyli focacci. Cała blacha. Tutaj cała taka duża focaccia, więc Karo, Darek, żałujcie, że Was nie ma, ale nie martwcie się, zostanie to odpowiednio spożytkowane. Pozdrawiam serdecznie. Także dzięki Betty za relację piękną. Mam nadzieję, że tam spożytkowaliście odpowiednio te przysmaki z Putki. To jest nasza ulubiona akurat piekarnia. Mamy w okolicy aż dwie, więc często tam jesteśmy. No i jeszcze raz dzięki za przesyłkę. Może innym razem nam się uda, ale tak czy siak, wiecie, i tak tam kupujemy. Powiem Wam, że lubię plażę po południu. Są piękne kolory, słońce wspaniałe i woda się robi taka, wiecie, taka mega niebieska. Jest to golden hour. Mamy godzinę 18, więc tak, wiecie, takie złote, zielone, niebieskie kolory. Wszystko jest takie wyraźne i to słońce już tak nie parzy, nie piecze. Daj buciki, będę ci niosła. Okej? Okay? Pociągnij sobie tylko spodenki bardziej. Nie no, musisz mi podać, księżniczko. Pokażę twoje fajne kroksy. Kroksy są takie, w pieski w tym roku. Chciałam jej kupić niebieskie, ale nie było rozmiaru. A okazało się, że ma rozmiar większy niż podejrzewałam. O, mama idzie za nami i siostra idzie z Michałem. Także siostra niestety za dwa dni już wyjeżdża, musieli szybciej wracać do Szkocji, no a my jeszcze zostajemy, więc ekstra. A naszym mieszkankiem opiekuje się nasza znajoma, więc też pozdrawiamy serdecznie. Moi drodzy, chciałem Wam pokazać, jak domek się w nocy pięknie prezentuje. Basen bardzo ładnie podświetlany, tutaj dookoła. Rolety można zasłonić sobie na noc, żeby Was nikt w środku nie widział, ale ja zazwyczaj zostawiam otwarte, żeby więcej światła było. Oczywiście tu jest podświetlany i to jest mega fajny ekran. Ściana, ona się zsuwa na dół.
z tego, że z tej strony zawsze wieczorem mamy słońce i ono tak 18, no między 16 a 18 jest tak mocne i tak gorące, że nie da się tutaj wysiedzieć na tym tarasie, więc fajnie, że ten ekran tutaj jest, widzę, sąsiedzi nie mają tego ekranu. Tutaj oczywiście podświetlane, to też światełka można włączyć, tak jak mówiłem. I tam, jak u góry widzicie, są takie specjalnie rolety. One są zsuwane po to, żeby słońce nie wpadało do środka, żeby mieszkanie się tak nie nagrzewało. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda też. Tutaj sąsiadów nikt nie wynajmuje, wszystko jest pozamykane, pozasłonięte, żeby nikogo nie korciło zobaczyć, co tam jest w środku. Ten domek, moi drodzy, na wynajęcie na 10 dni, oczywiście jeden dzień nam uciekł na przylot i na powrót, kosztował 8,5 tysiąca. Na 6 osób wychodzi to całkiem spoko. W przyszłym roku znaleźliśmy ten domek na Bookingu. W przyszłym roku na pewno zarezerwujemy go bezpośrednio przez agencję, bo wychodzi mniej więcej 18% taniej. Więc 6 coś tam będzie. Więc się mega cieszę i pewnie zabukujemy sobie ten domek do przodu. Jak widzicie, prezentuje się świetnie. Znaleźliśmy go przez nieszczęście. Z racji tego, że zostaliśmy oszukani na 8 tysięcy przez jakiegoś gościa, jakiegoś typa. No i na szybko szukaliśmy innego i udało mi się znaleźć ten. I wygląda naprawdę mega, mega. Musimy już jutro tu porobić zdjęcia. Obfocić sobie, porobić na Instagrama. Woda w basenie jest lodowata. I próbowaliśmy ją jakoś ogrzać grzałkami. Nawet miałem o tym film nagrany, ale stwierdziłem, że to jest naprawdę straszny pomysł. Nic to nie dało. Ona po prostu musi się nagrzać słońcem. No nie ma po prostu innego wyjścia i trzeba po prostu poczekać, ale jak będziecie bukowali sobie na przykład w wakacje, to wiadomo, będzie też inna cena i woda będzie już od tygodni nagrzana. Ale basen nie ma niestety funkcji jacuzzi, a to by było przecież najfajniejsze. Macie swój tutaj parking na furę. Wynajęliśmy też auto. Muszę się zapytać, ile kosztowało to wynajęcie. Sam nie pamiętam, bo Karo to ogarniała. Cześć, sąsiadka. Cześć, sąsiedzie. Powiesz mi, jak ogarniałaś auto? Przez booking. Booking. A ile kosztowało mniej więcej? Pamiętasz? Coś koło 3000. Za wszystkie. To było najlepszy deal. Miałam 15% zniżki, trafiłam na stronie na zniżkę. I to był najlepszy deal w tej wielkości, bo szukam auta, które ma duży bagażnik. Okay. Zamykam, bo komary. Więc Karo ogarnęła autko, oczywiście ja też jej pomagałem wybrać to auto, bo ja mam oczywiście jakieś swoje zachcianki. Mówię, że też wybierałem auto, bo mam oczywiście zawsze swoje zachcianki, ale jakbyśmy brali jakieś droższe auto takiej luksusowej marki, nie wiem, jak to można nazwać, luksusowej, to kosztowało bardzo dużo. Ile tam? Więcej niż wakacje. Tysięcy? Więcej niż chodziło wakacje. O 12 tysięcy, coś takiego. Jesteśmy, nie no, szkoda kasy w ogóle na to, żeby się lansować po prostu jakimś droższym autem. To w ogóle jest bardzo fajne i mi się mega podoba. Jeszcze, jeżeli chodzi o bilet, to Karolina wykorzystała punkty, które mieliśmy. Prawda? Nie, nie wykorzystałaś tutaj punktów. A, do kasy wykorzystałaś punkty. A tutaj ile wyszło nas podróż? 1000 za osobę z walizką. U siostry 80 punktów. Ale oni nie brali walizki dłużej. No rodzice też nie brali. A, no tak. 800 zł. Czyli dużo walizka nie kosztowała tak naprawdę. 8,5 za domek, fura 3000, więc mamy 11 plus bilety, nasza trójka to 3000. Dobrze mówię? 3000? To mamy 14,5, to tylko za nas, ale wiadomo, że jeżeli jesteście w szóstkę w tym domku, to możecie podzielić sobie koszta, jeszcze jak będziecie mieli 20% taniej, bo zamówicie bezpośrednio u agencji, a nie przez Booking czy przez inną sieć, to wam się mega to kalkuluje. No jeżeli chodzi o jedzonko, to takie zakupy na 2-3 dni na 6 osób to było mniej więcej 100 euro. Jedzenie tutaj na mieście nie jest jakoś bardzo drogie, ale wychodzi tak stówkę, jak wychodziliśmy jeść na wieczór, więc stwierdziliśmy, że to jedzenie nie jest jakieś fenomenalne, bo że tutaj są super jakieś restauracje. Są fajne restauracje, ale te danie w tych restauracjach są za 20-30 euro, bo byliśmy w takiej jednej, jeżeli chcecie zjeść jakieś mięsko. Ale tak, powiem wam szczerze, że lepiej po prostu
wyjść sobie 2-3 razy na obiad, ale tak po prostu gotować w domku. Też tutaj jest świetna kuchnia, więc myślę, że trzeba po prostu z tego skorzystać. Więc już wiecie mniej więcej, jaki to jest wydatek za taki domek. No ale wiadomo, jak jesteście w 6 osób, to można się złożyć i te koszty są zdecydowanie mniejsze. Jest za mną, bo musimy zrobić miniaturkę tak. I się pożegnać. Pożegnać. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach, możemy wam nagrać taki ładny house tour. Może postaramy się tutaj jutro nagrać i dodać za kilka dni, żeby pokazać wam, jak domek wygląda w środku. Może wam się spodoba, może go znajdziecie i przyjdziecie tutaj na wakacje. Bo też wam się uda go dopaść tak w takiej atrakcyjnej cenie. Dobrze, jeżeli chcecie być na bieżąco, jeszcze śledzić nas, co tam się dzieje u nas na wakacjach, to pamiętajcie o subskrypcji kanału. No i dajcie łapkę w górę i dajcie coś w komentarzach, słoneczko albo palmę. Będzie nam bardzo miło i zwiększy to zasięg naszego filmu. Więc widzimy się w kolejnym vlogu. Love you, bye! Love you, bye!